Chciałem dzisiaj porozmawiać z Wami o powietrzu, jakie ma własności i w domyśle będziemy się tym tematem zajmować przez kilka następnych lekcji, jak możemy te własności wykorzystać. Poznamy nowe pojęcie, pojęcie ciśnienia. No i pierwsze doświadczenie, które wykonywaliśmy, polegało na, to było to słynne doświadczenie z wodą w odwróconej szklance. Tu mamy to doświadczenie. No i ono polegało na tym, że taką szklankę wody można zakryć kartką papieru albo tekturką, odwrócić do góry dnem i opuścić rękę i ta tekturka czy kartka papieru nie odpada. Coś podtrzymuje ją od dołu. Coś musi działać na tę kartkę papieru od dołu. To wiemy już. Takie działające czynniki nazywamy siłami. Jakaś siła musi działać na tę kartkę papieru od dołu, żeby ona nie odpadła, no bo z całą pewnością od góry działa na nią ciężar tej wody, tak? Znajdującej się w szklance. Coś musi równoważyć ten ciężar wody. Drugie doświadczenie to była zabawa z taką przykrywką silikonową. No i znowu okazało się, że jak się tę silikonową przykrywkę położy na gładkim na gładkiej powierzchni, na przykład stołu, to trudno ją oderwać. Tak, tak normalnie, jak ona sobie leży, albo jak trzymamy ją w ręku, to możemy nią sobie zupełnie swobodnie poruszać, bez żadnych problemów, ale jeżeli położymy ją i tak przyciśniemy do gładkiej powierzchni, to trudno ją oderwać, natomiast no, oderwać ją można w ten sposób, żeby tutaj podważyć z boku krawędź paznokciem na przykład, czy palcem. Tak? No, trzecie doświadczenie to było doświadczenie z takimi narzędziami do odciągania niewielkich odkształceń, niewielkich wgnieceń w karoserii. Popularnie nazywa się je przyssawkami, chociaż bardzo proszę nie mówić mi, że coś trudno oderwać, bo się przyssało. To zupełnie nie na tym polega. No, za chwilę sformułujemy konkluzję, no już teraz można chyba powiedzieć, że powietrze działa siłą. Jeżeli nie ma go pod spodem, to powietrze działające od góry działa siłą skierowaną w dół i dlatego nie pozwala jakby unieść tego narzędzia do góry i to nam się wydaje, że się przyssało. No i to było o tyle interesujące, że za pomocą tego narzędzia mogliśmy sprawdzić, że ta własność powietrza działa we wszystkich kierunkach, tak? To można było od dołu do stołu w klasie przyłożyć to narzędzie, można było do szafki, do pionowej ściany szafki, byleby ta powierzchnia była rzeczywiście gładka, nie była chropowata. No i to też na tej podstawie można wyciągnąć wniosek na temat tego, co się właściwie dzieje. No, musi być tak, że powietrze wszędzie, gdzie jest, to prze na wszystko, co jest w nim zanurzone. Tak? No i jeżeli jest go trochę pod spodem, pod tą gumową membraną tej przyssawki, tu jest ta gumowa, taka płytka membrana, to prze tak samo od dołu i od góry. Niewiele nam tego powietrza, jak widać, musi być, żeby te siły działające od dołu i od góry się równoważyły, ale jeżeli rzeczywiście postaram się wycisnąć powietrze od dołu, to zostaje tylko to działanie powietrza otaczającego nasze narzędzie od góry i to siła, która dociska prze i dociska na to narzędzie i nie pozwala nam go podnieść do góry. No i okazuje się, że to, nie zdziwicie się pewnie, jeśli powiem, że to można zmierzyć wartość tej siły, okazuje się, że na każdy centymetr kwadratowy powierzchni powietrze na poziomie morza działa z siłą, którą czasem nazywamy parciem,
równą czy równym 10 N na centymetr kwadratowy. No i to zjawisko ma ogólne znaczenie i właśnie ono je nazywamy ciśnieniem. No i teraz pora na definicję bardziej formalną. Ciśnienie to jest siła parcia na powierzchnię podzielić przez to pole powierzchni. No, co to znaczy? No, jeżeli mamy tą samą siłę parcia, ale pole powierzchni będzie bardzo małe, to ciśnienie będzie duże. No i okazuje się, że to ciśnienie, to pojęcie ciśnienia jest przydatne, bo różni się reakcja materiału czy naszej skóry w zależności od tego, czy naciskamy na nią igłą, której ostrze czubek ma bardzo małe pole powierzchni, czyli wywiera duże ciśnienie, albo palcem. Tak? No i to, żeśmy nawet próbowali sami, no można sobie zobaczyć, co będzie, jeśli się naciśnie paznokciem, a naciśnie się palcem z tą samą siłą. Reakcja nerwów tutaj umieszczonych pod skórą jest zupełnie inna. Inaczej można też na to, czyli ciśnienie, im większa siła parcia, tym większe ciśnienie, ale także im mniejsze pole powierzchni, tym większe ciśnienie. No ale można to też rozumieć jako taką relację proporcjonalności, w której to ciśnienie jest współczynnikiem proporcjonalności i to znaczy, że im większą powierzchnię ma, im większe pole powierzchni, tym większe parcie na tą powierzchnię wywiera powietrze. No i tu mamy dla przypomnienia zdjęcie fakira. Pochodzi z początków XX wieku, jeżeli dobrze pamiętam. Znalazłem je w domenie publicznej. Fakir sobie siedzi wygodnie na gwoździach bitych na deskę. No ale po pierwsze pewnie czubki tych gwoździ są troszeczkę spiłowane, a po drugie jest ich bardzo wiele, więc siła parcia na powierzchnię, którą jest ciężar tego fakira, no rozkłada się na pole powierzchni bardzo wielu gwoździ i w związku z tym, czy też sumaryczne pole powierzchni bardzo wielu gwoździ powoduje, że to ciśnienie nie jest tak duże i nie jest w stanie, te gwoździe razem nie są w stanie uszkodzić skóry fakira. No więc, żeby się przekonać, czy ten 10 N na centymetr kwadratowy, czy to ciśnienie powietrza na powierzchni morza, na wysokości, na powierzchni morza, to dużo czy mało, no to zrobiliśmy sobie takie mini doświadczenie. Wycięliśmy z papieru milimetrowego kwadracik o polu 1 centymetra kwadratowego. No i porównaliśmy tam z opuszką naszych palców. Jak ktoś miał opuszkę tam małego palca, mniej więcej tej wielkości, to mógł sobie na niej postawić litrową butelkę z wodą. Litrowa butelka z wodą waży mniej więcej 10 N. No i jak to się położyło na stole i przygniotło od góry tą litrową butelkę z wodą, no troszeczkę więcej, bo jeszcze oczywiście waży sama butelka, ale niewiele, jest z plastiku, plastik jest lekki, no to okazywało się, że to zupełnie nieźle ciśnie. No i teraz oczywiście pytanie, dlaczego w takim razie nas to nie miażdży, jeżeli taki mały kwadracik powietrze wywiera parcie równe 10 newtonom, a przypominam, 10 newtonów to jest waga masy 1 kilograma, tak? Czyli jakby na taki 1 centymetr kwadratowy postawić torbę z kilogramem cukru. Na każdy centymetr naszego ciała kwadratowy działa też takie samo ciśnienie. Jest pytanie, dlaczego nas nie zgniata? No dlatego nas nie zgniata, że powietrze mamy pod tym samym ciśnieniem, mamy też wewnątrz. I w szczególności ciśnienie cieczy, płynu w naszych komórkach naszego ciała też jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, w związku z tym to ciśnienie pcha od dołu, a atmosfera pcha od góry i te siły się równoważą, nic nam nie jest. No i teraz jest pytanie, czy to dużo, czy mało, jak sobie z tym poradzić, jak
zobaczyć, jakie są typowe pola powierzchni, które tutaj wchodzą w grę. No, na przykład spróbowaliśmy policzyć czy zmierzyć pole powierzchni tej membrany w tym urządzeniu. Nie bardzo umiemy jeszcze liczyć pola powierzchni koła, ale można to zrobić w ten sposób, żeby odrysować to pole, tą membranę na papierze milimetrowym, no i przynajmniej policzyć, ile tych kwadratów 1 nad 1 centymetr mieści się, o polu powierzchni 1 centymetra kwadratowego, mieści się wewnątrz tego obrysu. Tam zostawiamy te, które mieszczą się tylko częściowo. No wyszło tam nam 18, 19, 20, w zależności od tego, jak umieszczona jest ta membrana, jak żeśmy ją odrysowali, centymetrów kwadratowych, no to trzeba pomnożyć to przez 10 newtonów na centymetr kwadratowy, powiedzmy, że 18 centymetrów kwadratowych, centymetry kwadratowe się uproszczą centymetrami kwadratowymi, dostanie 180 newtonów, czyli to jest ciężar, jaką ma masa 18 kg. No 18 kg to jest dość sporo i nie dziwne jest specjalnie, że trudno jest oderwać tą membranę od powierzchni. Natomiast oczywiście jej faktyczne pole powierzchni jest jeszcze większe, tak? Dlatego że tutaj żeśmy zaniedbali całkiem sporo jeszcze powierzchni, która się mieściła wewnątrz tych kwadratów, które się mieściły wewnątrz tego rysunku, tego okręgu, tylko częściowo. No a pokrywkę to żeśmy zmierzyli inaczej, też niektórzy odrysowywali, a ja zważyłem tę pokrywkę i porównałem jej wagę z wagą wzorca. Wyszło, że jej pole powierzchni to jest około 95 cm kwadratowych, czyli powietrze wywiera na pokrywkę siłę 950 N, co odpowiada masie osoby dorosłej o masie 95 kg. No ewentualnie trzeba by wziąć dwa dziki i umieścić jednego dzika na ramionach drugiego, na barana, i to takie większe dziki, żeby uzyskać taką samą masę, i potem taki dzik musiałby jeszcze stanąć na jednej nodze, żeby na tą pokrywkę, a nie obok, wywierać właśnie to parcie. No więc trudno się też dziwić, że tę pokrywkę jest dość ciężko podnieść do góry, skoro aż taka siła parcia powietrza na nią działa. No mam nadzieję, że te pierwsze intuicje dotyczące tego, co to jest ciśnienie i co to jest w szczególności ciśnienie powietrza, że te pierwsze eksperymenty pomogły wam zbudować już jakieś intuicje.